teraz chyba ten najprzyjemniejszy moment wręczenia pucharów. Zaczynamy od klasy turystycznej. Pierwsze miejsce zdobyła ekipa numer 04. Zapraszamy na środek. To jeden. Nie, bo jest pilot i kierowca. Dobrze, ale to drugi pan. Żebyś miała, Roma, swój prywatny puchar. Żeby ci mąż nie zabierał. Pilot też jest bardzo ważny. Drugie miejsce. I teraz poległam. Są trzy miejsca ex aequo. Więc prosimy o dane i doślemy puchary. No tak wyszło, nie wiedzieliśmy, że tego. Widocznie na torze nie było też czasów wszystkich, okej. Okay. Czyli zapraszamy do nas ekipę numer 81, 21 i 80. Co? Nie, no damy. Poprosimy o dane potem i przekażemy, tak? To wręczajmy. I tam jeszcze jest druga kobieta, więc drugiej kobiecie wręczymy i będzie dobrze. Trzecie miejsce w klasie turystyk, ekipa numer... Czekamy na zdjęcie, przepraszam. Wręczający. A pieska na zdjęciu? Pieska, tak. Trzecie miejsce w klasie turystyk, ekipa numer 12. Zapraszamy na środek. Zjednoczeni! Klasa Adventure podaje wyniki. Pierwsze miejsce, ekipa numer 666. Tato Kevina powiedział, że ostatni raz jest pilotem. To są straty. Podrapałeś się troszkę. Ale puchar ma! Drugie miejsce. Ekipa numer 17. Walczyliście. Trzecie miejsce, ekipa numer 55. Chłopaki, odwróćcie się! Odwróćcie się. Bo wygrają zawsze ci, co grają fair play. Zostańcie razem. Thank you.
Zaczynamy teraz klasę Extreme. Pierwsze miejsce, ekipa numer 105. Już poszło. Drugie miejsce, ekipa numer 83. Trzecie miejsce, Trzecie miejsce, ekipa numer 89. Bo się długo myli. I pozostała nam klasa quad. Bardzo liczna klasa. Może coś w tym quad mi. Pierwsze miejsce, ekipa numer 22. Nie ekipa teraz tutaj, pojedynczo. Drugie miejsce, zawodnik numer 20. Mowa odjęło. Trzecie miejsce, zawodnik z numerem 16. Mamy jeszcze jedną nagrodę. Nagrodę dla największego pechowca rajdu. Jest tutaj z nami koleżanka Angelika, która zbroiła się swoim kładem strasznie długo, aby wziąć udział w tym odparty. No niestety poległa na pierwszym OS-ie. Także nagroda należy się dla ciebie. Chodź do nas. A już. Wojtek, chodź pomóż. No Wojtek, no kobiecie dźwigać. Tak. Chyba nie wyjedziecie dzisiaj do tego nowego Sącza. Dziękujemy. No. Trzymaj, trzymaj, jest wiedzia. To dobrze. Że mieliśmy tutaj bardzo sprawnych, ale młodych zawodników. Rodzice podpisali oświadczenia, że biorą pełną odpowiedzialność za ich poczynania w błocie. I specjalne podziękowanie dla Jakuba Stosiek, dla najmłodszego pilota rajdu w klasie Adventure. I jeszcze jedne podziękowanie dla Juliana Łygan, dla najmłodszego uczestnika w klasie quad. Teraz chyba najprzyjemniejsze. Może panu prezydentowi głos oddamy? To znaczy ja już mówiłem. Co wy chcecie? Powiem tak.
Im krócej się mówi, tym lepiej. Ja jeszcze raz dziękuję, że przyjechaliście do Jeleniej Góry i zapraszam za rok, a to nie tylko za rok. Codziennie możecie przyjeżdżać. Jelenia Góra naprawdę jest fajnym miastem. Zapraszam. Zapraszamy.